Cześć, witaj na kanale Grywanie. Ja jestem Nony, to jest moja świątynia gracza. W tym materiale też jest X Rudzicu, ale ona jest tam gdzieś z tyłu schowana. Jej nie widać, nawet nie słychać. W tym oto materiale zrobimy sobie unboxing lutowego Pixelboxa. Zobaczymy sobie, co w tym miesiącu Pixelbox dla nas przygotował. Już generalnie my widzieliśmy zdjęcia różnych tam osób, które go podostawały. Zobaczymy, czy mamy różnicę, jeżeli chodzi o niektóre gadżety, bo tak owe się tutaj zdarzają. Jeżeli chcielibyście zamówić marcowego Pixelboxa, jest chyba z tego co pamiętam motyw Marvela, to pamiętajcie, że z kodem Grywanie macie 5% rabatu na stronie Pixelbox. Będzie mi bardzo miło, jeżeli z niego skorzystacie. Na dole znajdują się niezbędne linki, które Wam się przydadzą i standardowo zapraszam na moje pozostałe media. Dajcie mi znać, co Wy sądzicie o zawartości tego to boxa. Czekam na Wasze komentarze, łapkę w górę, subskrypcja, dzwoneczek i lecimy z unboxingiem. No i mamy tutaj naszego lutowego Pixelboxa. Zobaczmy sobie, co znajduje się tutaj w środku. Jest taka oto karteczka. Tutaj mamy informacje o marcowym. Tak jak na wstępie wspomniałem, będzie on z Marvela. Z kodem Grywanie macie 5% rabatu. Więc jeżeli chcecie, to z niego skorzystać. I tak to się prezentuje tutaj. Co do naszej zawartości, to tak. Miał być Mortal i Cyberpunk, tak? Z tego, co ja wiem. Dobrze, to ktoś mi powie, co robi tu Mario. To jest raz, mam coś takiego. Mamy tutaj figurkę Trauma Team z Cyberpunka. Mamy tutaj skarpetki. Wiem, że chyba niektórzy dostawali skarpetki z Asasynem, tak? Ale te też nie są tylko, że są ciemniejsze, tamte po prostu były jaśniejsze. A że to jest też z Asasynem? Tylko, że jest ciemniejsze, no zobacz. Czekaj. No, Czekaj. Jest Ubisoft. No to też ogólnie bez sensu. Aha, jest. No jest logo Asasyna. Dobra, co robi tu jeszcze Asasyn? Nie mam pojęcia. To więc akurat według mnie te dwie rzeczy są tu nietrafione i jako fan Cyberpunka liczyłem na to, że chociaż coś by z Cyberpunka było więcej, bo w sumie tutaj mamy pluszaka. Tylko pluszaka. Jest z Mortala dwie rzeczy. Tak więc te tutaj moim zdaniem no to słabo wypadło w tym oto przypadku, więc tam no. A tu mamy co? Finish Him. No to akurat spoko. I tutaj mamy figurkę. A, no i jeszcze taka przypinka. Te skarpetki, no to już sobie zobaczyliśmy. Duże z Asasynem, gdzie nie pasują według mnie. Mamy takie coś z Mario. O, coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest. Tu jest, jak widzę, jest ich troszeczkę więcej. Czyli co, zbierzemy to, stawiamy tu sobie tę figurkę. W sumie ciekawa, ale no nie do tego motywu. Pluszak na pewno tutaj z nami zostaje. Zobaczmy sobie. A był jeszcze inny? Jeszcze z czymś innym był pluszak? Chyba ktoś miał jeszcze inne. Chyba. Ej, mój zbrud. A nie, myślałem, że jest brudny. Tak wygląda? Z tej strony? W sumie z tej? Dlaczego? Nie, taki zło wrogi. Nie, nie ma twarzy. Jak ty? A, no tak. I tak to wygląda. Co, co jest to jakaś informacja? Może jakieś, że inne są z tego? Nie, tu nic więcej nie ma. Ale był jeszcze. Ogólnie fajne. W sumie spoko, aczkolwiek wolałbym figurkę, ale postawimy go obok pluszaka z... To nie lama, koza. Symulator kozy, tak to był? A, koza, no. Tam, obok tego. Koszulka jest pewnie z tym samym motywem, co naklejka i przypinka i wygląda ona w ten oto sposób. Czy na komentarze ludzie byli jakby sceptycznie nastawieni do po prostu koloru różowego, który tu jest? Jakoś mi to tak nie bije po oczach, ale wolę, żeby na przykład niebieski był. No i albo biały. No a tak troszkę to bardziej pod damskie podchodzi, bo ja nie jestem akurat różowy ani nic z tych rzeczy i tolerancyjny na takie kolory, więc to nie dla mnie. No ty tym bardziej nie jesteś, jeśli chodzi o różowe rzeczy. I mamy taką oto figurkę. No rzep, fajne. Wygląda to tak? I tu jeszcze. A co to jest? No to jest zaklejone. A, dawaj nożyk. I to się wyciąga. Boż. Tak oto wygląda tutaj, a to jest jakaś seria tych figurek. Zobaczymy, ile jest z tego, bo powiem Wam szczerze, że nawet ładnie to wygląda. Fajnie się ta figurka prezentuje. Jest dość ciekawa, tak jakby lepsze popy, co? Nie, też PVC, plastik, coś takiego. Podstawka jest ok, jest numer z tego. Musimy zobaczyć, czy jest tego więcej. Nie, z tego co patrzę po pudełku, to nie widzę, ale kurczę, ciekawe. No to i pluszek spoko. To i pluszek spoko, naprawdę mega mi się ta figurka podoba. Muszę zobaczyć, czy są inne z gierek. Tylko pytanie, ile to kosztuje? Możesz sprawdzić na szybko, ile to kosztuje? Nie masz telefonu, dobra, to później zobaczę podczas edycji,
i sprawdzę, czy warto coś z tego więcej tutaj kupować. Mamy coś jeszcze? Nie, chyba. No, przywinki pokazujesz? Przywinki już tu pokazywaliśmy. To są te rzeczy, tak więc mamy tu koszulkę, to, no i to. No i generalnie, jeżeli chodzi o tego Pixelboxa, to byłoby tyle. Przypominam, marcowy z Marvela, grywalnie, kod 5% rabatu. No jakbyśmy to ocenili? Ogólnie to jest zajebiste, to jest bardzo fajne. Motyw koszulki, no mówię, może się podobać, może nie, jeżeli chodzi o róż, tak? Nie każdy lubi róż, nie każdy lubi takie rzeczy. Co do tego, z Mario i z Assassina bezsensowna wrzutka, można byłoby dać coś innego. Nawet kubek. Nawet kubek z cyberpunka, albo coś po prostu, nie wiem, brelok z cyberpunka zamiast karpetek, coś po prostu więcej pod te dwa motywy, no bo to troszeczkę się zaplątało. To więc według mnie ten box takie 6 na 10 bym ocenił, jak najbardziej, bo te rzeczy są bardzo fajne. Figurka naprawdę jest urocza i zrobiła na mnie pozytywne wrażenie, bo jeszcze od tej serii figurek... No z tym Voldemortem, z styczniowego mi się skojarzyła. Ale to była inna seria wtedy, inna, ale to jest naprawdę bardzo fajne i na pewno trafi na półeczkę tak samo. I pluszak obok tej kozy. Tak więc dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału i widzimy się w unboxingu marcowego Pixelboxa na moim kanale. Czekam na Wasze komentarze. No i cóż tu można więcej powiedzieć. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć. Okay.